Na rynku obecnie mamy bardzo dużo smartwatchy do wyboru od przeróżnych producentów, natomiast jest jedna grupa, a mianowicie Apple Watche, które są niezwykle popularne, a wśród tej grupy jest oczywiście ten najdroższy, najlepszy i oczywiście też największy model, czyli Apple Watch Ultra. Generalnie tę wersję, którą tutaj widzicie, to jest druga generacja, ja ją testuję od niemalże roku, no i w dzisiejszym filmie będę chciał się właśnie podzielić z wami moimi spostrzeżeniami, czy warto w nią inwestować, co tutaj otrzymać, jakie są wady, jakie są zalety tego sprzętu. Od razu tylko wspomnę, że ja miałem okazję oczywiście testować wcześniej wszystkie inne Apple Watche, natomiast zostawałem raczej przy tej normalnej serii, odrzucając na bok zarówno tą budżetową wersję SE, jak i testując tylko przez chwilę w zasadzie Apple Watcha Ultra pierwszej generacji. Natomiast teraz wybrałem jako swój główny zegarek właśnie ten model Ultra 2, no i na podstawie w zasadzie już rocznych doświadczeń będę chciał wam właśnie powiedzieć, czy warto go rozważyć. Jak wiadomo, dużych różnic pomiędzy poprzednią generacją a tą nie było. W związku z tym, jeśli rozważacie jeden z tych dwóch modeli, to myślę, że to wideo i tak może być dla was pomocne. Natomiast jeśli już wybierzecie odpowiedni model dla siebie, to polecam wam sprawdzić właśnie sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, ze względu na to, że tam bardzo często pojawiają się naprawdę fajne promocje na wszystkie smartwatche od Apple, w tym oczywiście Apple Watcha Ultra drugiej generacji. Można go kupić często dużo taniej, na przykład o kilkaset złotych względem tej regularnej ceny, jeśli właśnie mówimy o tym konkretnym modelu, ale te inne pozostałe również są przeceniane, więc naprawdę warto je sprawdzać. I słowem wstępu, jakiś czas temu już nagrywałem film, dlaczego warto kupić Apple Watcha i tam się nie skupiałem na konkretnym modelu, ale na tym, czy w ogóle ten zegarek od firmy z Cupertino warto wybrać, co dostajemy w zamian, nie tylko w postaci samej konstrukcji, ale przede wszystkim ekosystemu, czy tej funkcjonalności, która przychodzi nam w momencie, w którym korzystamy sobie z na przykład iPhone'a, iPada, czy też na przykład MacBooka, jak to wszystko się łączy. Także polecam wam, jeśli przymierzacie się do zakupu swojego pierwszego Apple Watcha, aby obejrzeć tam to wideo, bo ono idealnie tak naprawdę dopełni nam właśnie ten film. Oczywiście wraz z każdą kolejną aktualizacją systemu watchOS, czyli tego, który jest implementowany właśnie na Apple Watche, mamy możliwość dodatkowych funkcji, ale to nie są bardzo przełomowe, rewolucyjne rzeczy, więc aż tak dużo nie stracicie w momencie oglądania właśnie na tego materiału, dlatego gorąco zachęcam. Natomiast jeśli chodzi o samą tą generację, generalnie ona przeszła pewną metamorfozę, bo trudno ją nazwać jakąś ewolucją, nie mówiąc już w ogóle o rewolucji w stosunku właśnie do Ultra pierwszej generacji. Mamy nieco jaśniejszy ekran, jasność maksymalna sięga tutaj teraz 3000 nitów, dzięki czemu na przykład oglądanie jakiejś treści, czy nawet takie głupie spojrzenie na zegarek, żeby zobaczyć jaka jest godzina, właśnie przy dużym słońcu będzie dużo bardziej komfortowe, no bo po prostu ten wyświetlacz daje pod tym kątem bardziej ratę, aniżeli te poprzednie. Z drugiej strony możemy wykonywać na przykład taki prosty gest do zatwierdzania czegoś, albo na przykład odbierania połączeń. Ja wiem, że to w ramach dostępności było dostępne już w poprzednich generacjach tego zegarka, ale tu się stało taką domyślną funkcją. Apple tutaj trochę z tym pokombinowało, no ale można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju właśnie nowość w stosunku do tej jedynki. No i z trzeciej strony mamy nowy układ S9, który jest szybszy i jest to, można powiedzieć, szybsza jednostka w momencie, w którym macie dwa Apple Watche koło siebie i je porównujecie ze sobą. No bo jeśli byście mieli poprzednią generację, a tego nowego nie, to raczej takich różnic w tej prędkości nie zauważycie, no bo tamte aplikacje, czy ogólnie sam system działa też bardzo płynnie. Natomiast to, co może być przewagą za kilka lat właśnie tego modelu nad samą jedynką i tą wyraźną różnicą może być właśnie fakt, że po prostu ten zegarek będzie raz dostawał aktualizację o rok dłużej na pewno, a z drugiej strony takich bardziej zaawansowanych funkcji może być tu więcej, aniżeli właśnie na tej poprzedniej generacji ze względu po prostu na ten bardziej wydajny procesor. Natomiast z tych różnic w zasadzie kluczowych to by było na tyle, także dlatego mówiłem wam, że jeśli chcecie kupić jedną albo drugą generację, to warto i tak sobie pooglądać ten film. Natomiast jeśli chodzi już ogólnie o samego tego Apple Watcha, zacznijmy sobie od tej najważniejszej w zasadzie rzeczy, może jednej z dwóch, bo jednak bateria to jest coś, o co mnie najczęściej pytacie, czy to w komentarzach, czy jakichś rozmowach prywatnych, czy faktycznie jest z nią tak źle. No generalnie w tym modelu jest najlepiej w ogóle, jeśli chodzi o wszystkie Apple Watche i to był też powód, dla którego go w tym roku wybrałem, nie chodząc z tym normalnym modelem serii 9, no bo tamta bateria, powiedzmy, wystarczy na dzień takiego intensywnego użytkowania. Tutaj można powiedzieć o półtorej do dwóch dni, ale to wszystko zależy od tego, czy uprawiacie często treningi, bo wiadomo, że to będzie obciążało
włącza różnego rodzaju czujniki, czy też moduły śledzące łącznie z GPS-em, no albo z drugiej strony, czy z nim śpicie. Ja akurat z nim nie śpię, ale regularnie chodzę sobie co dzień, co dwa na siłownię. No i biorąc pod uwagę właśnie to, że sobie gdzieś tam ćwiczę przez 2 godziny, powiedzmy codziennie albo co drugi dzień, mam możliwość korzystania z tego zegarka maksymalnie właśnie gdzieś przez 2 dni w takim mieszanym trybie. Gdybym odpuścił ten trening, gdybym też nie chodził na jakieś piesze wycieczki, tylko po prostu sprawdzał sobie powiadomienia, czy odbierał połączenia właśnie z tego zegarka, to myślę, że tutaj takie 2,5 dnia, może do 3 jesteśmy w stanie wykręcić, ale na pewno wtedy trzeba wyłączyć też Always on Display. Ja jednak nie jestem zwolennikiem ograniczania tak bardzo funkcjonalności, za którą też płacimy, aby po prostu o ten jeden dzień dłużej przedłużyć żywotność. Trzeba sobie powiedzieć wprost, na rynku są zdecydowanie lepsze zegarki pod tym kątem i tak Apple sobie z tym nie radziło, nie radzi, no i zobaczymy, czy poradzi, chociaż na razie na to się nie zanosi, bo mówi się, że o tym, że te zegarki będą cieńsze, przez to prawdopodobnie sama bateria też nie może być dużo większa aniżeli w tym modelu. Mają być cieńsze, żeby też lepiej trochę pasowały do samego nadgarstka. O tym sobie zaraz powiemy, natomiast jeśli chodzi jeszcze o tą samą baterię, generalnie ja się przyzwyczaiłem do tego, że jak na przykład siedzę przy biurku, no i powiedzmy nie potrzebuję aż tak mocno tego zegarka, no to go kładę na te pół godziny, godzinę maksymalnie, żeby się doładował i wtedy na kolejne znowu 2 dni mam swobodę, jeśli chodzi o noszenie go. Nawet mógłbym z nim spać, ale ja tego nie robię. Niemniej jeśli wy byście chcieli, to będziecie to mogli robić i wtedy powiedzmy na te 1,5 dnia naprawdę takiego bitego cały czas użytkowania on wam wystarczy, więc tym nie powinniście się przejmować. A umówmy się, jak idziecie pod prysznic czy na poranną łazienkę, to możecie sobie po prostu go zostawić na chwilę na tej ładowarce. Niech on tam poleży i doładuje wam się naprawdę fajny procent, żeby móc znów korzystać przez na przykład 1,5 dnia. Co więcej wam powiem, ja na przykład wyjeżdżając gdzieś na weekend w piątek, wracając w niedzielę, wiedząc, że go będę używał może nie aż tak super intensywnie, że będę się wspinał po jakichś górach, czy włączał sobie bardzo dużo treningów, nie mam konieczności zabierania nawet ładowarki, bo ta bateria spokojnie to wytrzyma, więc to nie jest tak, że nawet tego weekendu nie jesteście w stanie na jednym naładowaniu ogarnąć. Także reasumując, ta bateria mogłaby być lepsza i oczywiście na rynku są właśnie lepsze propozycje, ale z drugiej strony Apple Watch Ultra jest naprawdę jednym z najbardziej, a może nawet najbardziej zaawansowanym zegarkiem pod względem funkcjonalności, bo macie tutaj bardzo dużo opcji, bardzo dużo czujników, z których możecie sobie korzystać, no i to wszystko siłą rzeczy po prostu musi obciążać właśnie ten zegarek. Macie możliwość korzystania z GPS-a, możecie też telefonować przez to, jak weźmiecie sobie wersję z celularem. Znaczy w tym modelu ona jest wbudowana, macie tutaj od razu możliwość korzystania z SIM, nie musicie tego wybierać. W tych tańszych Apple Watchach tam jest do wyboru, czy ma być samym Wi-Fi, czy też z SIM, natomiast tutaj jakby tego wyboru nie ma i moim zdaniem to jest naprawdę świetna sprawa. Ja korzystam za darmo z SIM w ramach pakietu Orange Flex. To nie jest reklama, ale po prostu wam mówię, że tamta oferta jest naprawdę korzystna. Płacicie 35 zł za normalny plan i w gratisie od razu macie kartę na Apple Watcha. Także jeśli będziecie zainteresowani, to w sumie też kod z promocją macie w opisie tego filmu, więc może was to zainteresować. Jeśli chodzi o samo używanie tego Apple Watcha, ta wersja Ultra jest przeznaczona dla osób, które albo z jednej strony oczekują największego wyświetlacza, bo on robi robotę, 49 mm, to jest dosyć duża, potężna koperta, ale z drugiej strony bardzo dużo tutaj treści się naprawdę mieści i możecie sobie wręcz czytać całe artykuły, czy nawet przeglądać jakąś książkę. Ja wiem, brzmi to absurdalnie, ale czasami zdarza mi się tak, że mam tego Apple Watcha, siedzę gdzieś w jacuzzi, nie mam przy sobie iPhone'a i odpalam sobie na przykład jakiś artykuł poprzez jakąś aplikację w stylu przeglądarki albo po prostu odczytuję jakiś newsletter z maila i to wszystko na tym ekranie naprawdę da się zrobić, zwłaszcza, że koronką możecie sobie to przybliżyć. Oczywiście mówiąc o samej obudowie, mamy tutaj koronkę, dodatkowy przycisk, no i jeszcze ten przycisk powiedzmy skrótu, który może pełnić rolę wybudzenia jakiejś funkcji, latarki, czy u mnie po prostu treningu. Obok niego jest syrena, akurat z tego mniej korzystam, natomiast z tego pomarańczowego przycisku właśnie treningu jak najbardziej, idąc na siłownię, wchodząc na jakąś maszynę, od razu sobie klikam cyk i to działa. O samym interfejsie i całej tej funkcjonalności mógłbym w zasadzie mówić w samych superlatywach, bo jest to sprzęt drogi, ale naprawdę naszpikowany bardzo dużą ilością przeróżnych aplikacji, zarówno tych wbudowanych, jak i od firm trzecich. Możecie sobie je pobierać płatne, darmowe, wygrywać jakieś dodatkowe tarcze. Takich opcji jest naprawdę bardzo dużo. No i przede wszystkim te wszystkie funkcje, jeśli chodzi o łączenie się z iPhone'em, czy na przykład Maciem, odbieranie połączeń, synchronizacja wszystkich danych, to działa tak. Ta funkcjonalność jest naprawdę tutaj bajkowa. Także tutaj myślę, że nikt nie będzie kwestionował tego, jak działa po prostu sam ten Apple Watch. Jeśli mówimy o paskach, tutaj generalnie one przychodzą, oczywiście te Apple Watche, z jednym w zestawie i polecam generalnie sobie dokupić na przykład gumowy do treningów i jakiś bardziej stylowy na przykład na jakieś spotkania, ale czy polecam kupować te oficjalne? One są spoko, ale nie w cenie, którą Apple rekomenduje, w której Apple je normalnie sprzedaje. Jeśli zobaczycie je z rabatem 50-70%, to warto je kupić. Ale jeśli macie na przykład za taki pasek zapłacić 300, 400 czy 500 zł, tam w zależności od modelu, no to nie, to jest przeginka. Lepiej sobie kupić za 1
inną, powiedzmy piątą, jedną dziesiątą, jakąś alternatywną wersję. Natomiast uciekłem nieco od tematu, bo powiedziałem wam, że jedną z grup osób, które lubią te zegarki, są te osoby, które lubią duże wyświetlacze, a drugie osoby, które trenują. Ale tutaj powinienem powiedzieć, hardkorowo trenują, bo do zwykłych treningów to wam wystarczy nawet ten Apple Watch za 1000 zł, bo tam generalnie podstawowe wyjście na siłownię, czy nawet kilkadziesiąt innych sportów jest tak do ogarnięcia. Ten zegarek powinny wybrać osoby pod kątem treningów, które na przykład decydują się na nurkowanie, które chcą najwyższej wytrzymałości, na przykład wspinają się po górach, czy na przykład biegają gdzieś maratony, czy jakieś wycieczki właśnie po górach, chcą sobie w ogóle śledzić trasę GPS-a, chcą mieć dodatkowe funkcje w ramach zabezpieczenia, na przykład właśnie tą syrenę, czy po prostu mieć duży, przejrzysty i jasny wyświetlacz, aby na przykład na szczycie góry sprawdzać sobie jakieś tam parametry, ewentualnie tym wszystkim sterować, bo właśnie przy takich bardziej treningach, tych najbardziej złożonych, ten Apple Watch jest w stanie pokazać swój potencjał, no i też samo działanie baterii, która jest podczas takich treningów bardzo mocno obciążana, tutaj w tym modelu lepiej sobie poradzi, aniżeli w tych tańszych. Także dla tych osób wybór tego zegarka, dopłacenie tego modelu będzie spoko opcją, jak najbardziej do rozważenia. Natomiast jeśli chcecie po prostu na co dzień korzystać w taki luźny sposób z tego zegarka, raz na jakiś czas pójść na siłownię, ale generalnie chcecie sobie odpisywać na powiadomienia, czy na przykład siedzieć z nim po prostu normalnie w pracy, w szkole i czas do czasu coś na nim zrobić, sprawdzić godzinę, no to wybór tego Apple Watcha Ultra, jeśli wam nie zależy na tak dużym wyświetlaczu, wydaje się być trochę błędem, albo inaczej, no nie wykorzystacie pełnego potencjału. Jasne, zawsze można kupić, ale to nie jest tak, że zawsze później wykorzystujemy pełen potencjał, albo nawet 80% tego potencjału, jaki gwarantuje nam cała ta technologia, która jest tutaj po prostu użyta, także nad tym bym się właśnie zastanowił, no bo może dobrą opcją jest zostawienie sobie 2000, wybranie na przykład, czy nawet nieco ponad 2000 i kupienie Apple Watcha serii 9 i na przykład dobranie sobie tego jakichś fajnych AirPodsów i tak zostanie wam bardzo dużo pieniędzy, a tak naprawdę funkcjonalność akurat w tych przypadkach będzie bardzo podobna. Także niewątpliwie Apple Watch Ultra to jest naprawdę świetny sprzęt. Powiedziałbym, że jeden z najlepszych zegarków na rynku. Tutaj się chyba każdy zgodzi, chociaż ta bateria no powoduje dużą rysę na samej tej konstrukcji, chociaż samych rysek za bardzo nie widać. Ja akurat mam tutaj taką dosyć cienką folię na ekranie i ona w zupełności wystarcza, a ta tytanowa koperta też powoduje, że jak 3 razy już przyrąbałem bardzo mocno w ściany tym zegarkiem, nic się nie stało, także to jest też dosyć mocna, solidna, właśnie wytrzymała konstrukcja. I w moim przypadku, jeśli bym nie patrzył właśnie, czy to na ten większy ekran, czy na mocniejszą baterię, to zostałbym przy tej normalnej generacji, tak jak używałem sobie 5, 6, 7, 8, tak bym po prostu wybrał właśnie tamten model kolejnej jakby generacji, no bo on w zasadzie takiego, można powiedzieć, mojego normalnego życia w zupełności wystarcza. Także pomyślcie nad tym, czy wam to pasuje, czy wy jesteście zwolennikami właśnie tych wszystkich usprawnień, które są w tym modelu, no i ewentualnie zdecydujcie się na zakup. Tak jak wam mówiłem, fajnych promocji możecie szukać w sklepach, do których linkuję na dole. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.